Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.10.2 moda, który się nazywa Mine Little Pony i dodaje nam świat kucyków do naszego Minecrafta. To znaczy nie dodaje nam świata, tylko dodaje nam kucyki. Tak. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać minimum dwa, ewentualnie jeszcze trzeci plik z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i Mine Little Pony pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę, jesteśmy właśnie na stronie, gdzie jest dużo różnych obrazków. No, nas interesuje oczywiście download. Jak widzicie, jest tutaj napisane download, pobierz moda dla wersji 1.9.4, ale to jest nieistotne. Tu po prostu autor jeszcze nie zmienił z opisu strony, ale jak klikniemy na ten właśnie przycisk download, nie zważając na to, że to jest tutaj napisane 1.9.4, jak klikniemy tutaj na to download, to zostaniemy przeniesieni na taką stronę, gdzie mamy wszystkie wersje możliwe do pobrania. Zawsze pierwsze trzy cyfry są, dotyczą właśnie wersji Minecraft, potem są jakby kolejne wersje na daną wersję. Także jak widzicie, jest tutaj wersja 1.10.2.1. Tutaj było 1.10.2.0. To znaczy, że wersja moda numer 0, wersja moda numer 1. Oczywiście pobieramy zawsze wersję moda najświeższą. Jeżeli będzie 1.10.2.2, no to 1.10.2.2 pobieramy i tak dalej, i tak dalej. Także nas interesuje właśnie to. To jest 1.10.2 i tu jest jakby aktualizacja pierwsza, o, tak można by to nazwać. No i tutaj zjeżdżamy w dół i mamy downloads i tutaj jest coś takiego jak mod Mine Little Pony 1.10.2.1 i tutaj również jest mod Mine Little Pony 1.10.2.1, ale nas interesuje i jak widzicie jest dla wersji Minecraft 1.10.2.1.10.2, czyli tutaj się nie różni. Tutaj dopiero końcówką się różni, bo jest końcówka forge.lightmode i końcówka samo lightmode, więc nas interesuje wersja forge lightmode, ponieważ będziemy to instalować razem z forge'em, żeby mieć możliwość jeszcze instalowania innych modów, tam mapek i tak dalej, i tak dalej. Także pobieramy wersję forge lightmode. Chyba że ktoś nie chce, nie używa Forge'a, no to wtedy pobiera sobie tę wersję. No ale ja pokazuję, ponieważ pokazuję Wam, jak się instaluje różne mody, jak się dodaje mod do moda i tak dalej, więc do tego jest potrzebny Forge, zatem używamy Forge'a i dlatego ja pobieram ten właśnie plik Forge Lightmode, czyli klikamy tutaj na to i stąd pobieramy. Po czym przechodzimy na kolejną stronę. I na tej stronie, do której również link jest w opisie do filmiku, są też dwa linki. Oba się tak samo nazywają, tylko mają końcówki inne. Ma końcówkę exe i końcówkę jar. Więc pobieramy ten plik, ten z tego linku, który ma końcówkę exe. Także tu klikamy na ten snapshot exe i stąd pobieramy. Po czym? Wracamy na pierwszą stronę, na tą kolorową bardzo, zjeżdżamy sobie w dół, zjeżdżamy i tutaj jest coś takiego jak Canon Skin Pack. To jest coś, co pozwoli nam zmienić skina naszego konika, bo jak uruchomimy moda, to dostajemy jakby tam przypisany jakiś tam skin, no ale wiadomo, koników jest mnóstwo, każdy z Was, którzy chcecie mieć Little Pony, to pewnie znacie wszystkie koniki, no i pewnie byście chcieli mieć jakiegoś konkretnego konika, zatem pobieramy tutaj, tu na tym download klikamy i stąd pobieramy skin pack, czyli paczkę ze skinami różnych, wszystkich chyba, to 200 koników. Tyle tylko, że uwaga, uwaga, zmiana
skina konika będzie działała tylko i wyłącznie u tych osób, które mają Minecraft Premium. U non-premiowców to nie zadziała. Także non-premiowcy sobie nie muszą tego pobierać. Oczywiście jak chcą, to mogą, żeby sprawdzić, ale nie muszą. A jeżeli ci, którzy mają Minecraft Premium, chcą sobie zmienić skina, to sobie pobieramy tutaj stąd właśnie. Tu na to klikamy i stąd pobieramy. OK, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz tych trzech plików, potrzebne są nam jeszcze minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.10.2, o czym już wspominałam. Jeżeli nie macie jeszcze zainstalowanego Forge'a na wersję 1.10.2, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku pomocny tutaj 905. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku pomocny tutaj 636. Potem wrócicie do filmiku 905 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.10.2. I uwaga, w filmiku 905 ja instaluję Forge'a z końcówką 2006, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. W dniu, kiedy nagrywam ten filmik, wersja rekomendowana ma numer końcówki 2011 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. OK, co robimy, żeby zainstalować? Otóż wchodzimy do folderu %appdata%przez-romig, wynajdujemy folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.10.2. I ten folder .minecraft sobie gdzieś kopiujemy, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. OK, jak mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Zaczynamy od lightloadera, czyli od tego pliku z kurczaczkiem. Tego nie musimy robić, no ale żebyśmy widzieli, co się dzieje, to wchodzimy do .minecraft, wynajdujemy folder versions i tutaj mamy zainstalowanego właśnie Forge'a na wersję 1.10.2 z końcówką 2011, jak wspomniałam. No i co robimy teraz? Klikamy zwykłym lewym przyciskiem myszy dwa razy na ten Lightloader Installer, czyli na tego kurczaka. I nam się tutaj coś takiego otworzyło, że on nam zainstaluje Lightloadera i pyta nam się, do czego go instalować. Jak widzicie, mamy tutaj w .minecraft versions, mamy folder 1.10.2 i folder 1.10.2 z Forge'em. Więc nas interesuje połączenie tego Lightloadera z tym Forge'em. Zatem klikamy tutaj na tę strzałeczkę w dół i wybieramy właśnie dokładnie to, co jest tutaj. Ten folder. Wybieramy go, mamy go tutaj i w tym momencie, jak już za moment klikniemy OK, to nam się połączy ten Lightloader z tym Forge'em. O co właśnie nam chodzi? Zatem tutaj mamy to, tu nam nowy profil powstanie, tutaj nic nie zmieniamy, klikamy OK, no i z sukcesem zrobiło nam to, co chcieliśmy, czyli połączyło Lightloadera z Forge'em. Klikamy OK. Teraz co robimy dalej? Tu klikamy na .minecraft, tu wynajdujemy folder mods, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz ten pierwszy pobrany plik, który wygląda jak pusta kartka, do folderu mods. Mod My Little Pony jest tutaj, w folderze mods. Zamykamy, jest już wszystko poinstalowane, uruchamiamy Minecraft Launcher, znaczy, i czekamy, aż nam się otworzy. OK, tutaj mamy profil, zatem nie możemy grać na tym profilu, na którym graliśmy do tej pory. Zatem klikamy tutaj strzałeczką w dół i wynajdujemy folder, który właśnie stworzyliśmy, czyli profil, który stworzyliśmy, czyli Lightloader z Forge'a. Klikamy na niego i teraz będziemy grać właśnie na tym profilu. Tu sobie go możemy zedytować, możemy go jakoś krócej nazwać, jak chcemy, albo nie. Ja tutaj sobie zmienię przy JVM Arguments, zamiast 1 sobie wpiszę 4, ponieważ to jest przypisanie pamięci RAM do Minecrafta. Moja pamięć RAM w komputerze jest 8 giga, zatem mogę przypisać połowę, czyli przypisuję 4. Jeżeli wy macie też 8 giga, to możecie przypisać 4, jeżeli macie 6 giga, to przypisujecie 3, jeżeli macie 4 giga, to przypisujecie 2, jeżeli 2, to tylko to zostawiacie 1, bo przypisujemy połowę swojej pamięci RAM.
Ok, sejwujemy tutaj. Tu ten ptaszek musi zostać tutaj zaznaczony. Nie odznaczamy go o tak. Musi być zaznaczony. I klikamy save. I teraz sprawdzamy, czy nam się tutaj nic nie zmieniło. Jest w dalszym ciągu Late Loader z Forge'em. Klikamy play. I czekamy, aż nam się teraz tutaj wszystko poładuje. Czekamy, czekamy. Zaraz nam się tutaj pojawi strona z logo Mojanga i będzie nam się wszystko instalowało. W folderze moc miałam tam jeszcze jakieś mapy, jakieś coś tam, więc to wszystko teraz nam się tutaj na tych czerwonych czerwonych kreseczkach będzie sorry, będzie instalowało. To znaczy pokazuje nam się to, że tak się instaluje. No oczywiście się na czerwonych kreseczkach nie instaluje, no ale tak obrazowo biorąc, to tak właśnie to wygląda, więc musimy się uzbroić w cierpliwość i poczekać, aż nam się pojawi strona startowa. No. I się zatrzymało, ale już się odchwyciło, że tak powiem. Ok, wchodzimy do moc. Pamiętacie, że wrzucaliśmy ten plik z karteczką do moc. Wchodzimy do moc. I szukamy, 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 szukamy i wcale go tutaj nie ma. Ale to nic nie szkodzi, bo to jest gotowe, bo tutaj nam się stworzył właśnie Light Loader, ten właśnie z kurczakiem. Klikamy na kurczaka i My Little Pony jest tutaj zainstalowany. Razem z jakimiś tam skinami, które dostaniemy na początek. Ok, zamykamy. Jest zainstalowane, jak widzicie. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie, albo sobie tam tworzymy nowy mod. Oprócz tego, że te koniki nam dodaje, to nie dodaje nam nic, także wszystkie itemy i tak dalej, wszystko zostaje po staremu. No i cóż, no, jestem koniem. Jestem koniem, mam jakieś dziwne narzędzie w ręce. Okej, jak zdejmiemy ten nasz sprzęt z siebie, to widać, że jestem takim różowym koniem. Pewnie ktoś z Was wie, jak się nazywa ten właśnie różowy taki konik. No ja oczywiście nie wiem, bo nigdy jakoś tak nie bawiłam się w koniki. No, no, czyli jak widzicie, mod działa, konik sobie chodzi. O, nawet ma skrzydełka. O, ale tylko tak udaje, że lata. Okej, okay. No i tak, co tu zrobić? Tak jak wspominałam, jeżeli macie Minecraft non-premium, to w zasadzie to już jest koniec instalacji, już więcej chyba nic nie możecie zrobić, ewentualnie jeszcze zmienić resource pack, ale to tam do pobrania był taki na 1.8, więc dlatego nie pobierałam. W razie czego spójrzcie do mojego poprzedniego filmiku na temat My Little Pony, żeby się dowiedzieć, jak to zrobić. A ci, którzy mają Minecraft Premium, mogą sobie zmienić skina. No i co trzeba zrobić, żeby zmienić tego skina na jakiegoś innego konika, nie różowego, ale tam jakiegoś czarnego, czy coś tam, coś tam. Otóż musimy wyjść tu, Escape, zapisz i wyjdź do menu. Musimy wyjść do menu, bo tutaj mamy przecież całą paczkę skinów. I teraz jak jesteśmy w tym menu, to klikamy w tym momencie, jak to jest tutaj włączone, czyli w menu głównym, czyli na stronie startowej, klikamy F1, F jak Filip, F1. I nam się pojawia takie coś i tutaj taki skin drop. No i co robimy? Ej, 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 nie to, nie to! Sorry za to. No i co robimy, żeby tutaj sobie zmienić tego właśnie mojego różowego na jakiegoś innego? Otóż tutaj mamy tę paczkę, którą pobraliśmy. Zatem klikamy na nią prawym przyciskiem myszy. Otwieramy za pomocą archiwizera, jaki mamy, czy WinRAR, czy ZIP. I nam się tutaj otworzyła ta paczka. Dobra, przesunę ją tutaj, a to przesunę tutaj, żeby było tak jakoś. No i tutaj mamy wszystkie koniki właśnie, one się jakoś nazywają, Rainbow Dash, jakaś Princess Celestia, Princess Luna, o, księżycowa princeska.
jakiś Pinky Pie. Na pewno wiecie, o co chodzi, jak taki stwór wygląda. Co by tutaj Luna Guard, Lyra, Lily, jakieś takie są. O, coś tu jest Happy jakiś. Happy. Weźmiemy sobie Happy Konika. Zatem chcę sobie zmienić ten mój skin na Happy Trials, cokolwiek to jest. Zatem klikam na Happy Trials zwykłym lewym przyciskiem myszy i trzymając przycisk myszy przeciągam tutaj na ten skin drop, co nam wyskoczyło. I puszczam. I już mam... nieciekawy. Nieciekawy. No ale dobra, taki chcieliśmy, może będzie wesoły. Taki chcieliśmy, zamykamy to. O, łapkę wystawia do przodu, może jest wesoły faktycznie. No i teraz, żeby zamienić tego różowego na tego, klikamy tutaj na ten strzałę, na te strzałki dwie, klikamy i nam się uploadowało. Czyli teraz powinniśmy być tacy. No, sprawdźmy. Tu close, zamykamy. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i sprawdzamy, czy nam się to udało już od razu, czy dopiero za jakiś czas. Z tego, co kojarzę, to tak, to trwa zwykle taka zamiana od paru sekund do paru godzin, także zobaczymy, czy nam się udało. Nie, nie udało nam się. To znaczy, udać nam się udało, ale tak jak wspomniałam, od paru sekund do paru godzin, więc ja teraz nie będę sprawdzać, to już sobie sami sprawdzicie. Jeżeli macie Minecraft Premium, to na pewno wam to wyjdzie w ciągu paru godzin na pewno, a jeżeli macie Minecraft non-premium, to wam to nie wyjdzie, jak już o czym wam już wspominałam wcześniej. Także ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki, oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę ania.pg.pl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Także tymczasem trzymajcie się, pa pa! Ale wam macham! Pa!